Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj kolejny epizod i dzisiaj będę trochę mówił o swoich doświadczeniach, których nabyłem w ciągu ostatnich w sumie 2 miesięcy, można powiedzieć, a mianowicie doświadczeń związanych z tym oto bandytą, czyli Inspire'em jedynką. Akurat mam model 1 Pro i to jest model, który pożyczyłem, czarny bandyta, pożyczyłem go od Matiego i zamieniliśmy się właściwie. Mati wyjeżdża na 4 miesiące do Mongolii i tak traf chciał, że zabrał mojego Mavica Air, też czarnego obsydiana, a zostawił mi tego czarnego bandytę. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że Inspire'y swojego czasu, jedynki, kosztowały naprawdę górę pieniędzy. To był sprzęt, który wiele osób brało w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej, w ramach właśnie dofinansowania i one potrafiły kosztować powyżej 20 tysięcy złotych. Nawet sięgały 25-30 tysięcy złotych w zależności od tego, jakie było wyposażenie, czy to była kamera X5, czy kamera X3. W tej chwili Inspire'a z wyposażeniem, którym tutaj mam, czyli dwa kontrolery, kilka baterii, plus jedna kamera X5 i wymienne obiektywy plus filtry, można kupić już poniżej 10 tysięcy złotych, czyli to jest cena mniej więcej Mavica 2 Pro. Przede wszystkim, żeby latać Inspire'em 1, trzeba mieć więcej wyczucia, więcej czasu, więcej cierpliwości do tego sprzętu. Na pewno on jest fantastyczny, ale wymaga dużo, jeżeli chodzi o przygotowania pod kątem za każdym razem setupu, ale też przygotowania takiego merytorycznego siebie jako operatora. Inspire już to jest dron, który może unieść, w sumie maksymalna masa to jest około 3,5 kg. Ja teraz pokażę Wam, jak wygląda setup takiego drona. Może z pozycji nawet już transportowej, czyli nawet jeszcze nie z pozycji takiej jak tutaj mamy, bo tutaj już mamy pozycję do montażu kamery, ale pokażę, jak wygląda setup z pozycji transportowej. Mam tutaj dwa kontrolery przy nim, włączę kontroler. W tej chwili kontroler jest włączony. Nie będę rozkładał anten, dlatego że nie będziemy latali, tylko pokażę właśnie ten setup. W tej chwili mam już włączonego Inspire'a. Włożyłem baterię, tutaj jest bateria przy nim TB47, ta czarna, ale mam też kilka baterii 48. W sumie tych baterii mam chyba z 7, 8, może nawet 9 sztuk. I w tej chwili, jak widzicie, już zaczął łapać sygnał. Mam zieloną strzałkę na kontrolerze. Obniżymy go do pozycji transportowej. Tak powinno to wyglądać mniej więcej. Teraz go wyłączę. OK. I pokażę Wam, ile czasu zajmuje mniej więcej setup takiego Inspire'a. Czas jeszcze nie. Mamy wyjętą baterię. Czas start. Pierwsze to włożenie baterii do niego. Następnie odpalanie samego kontrolera. Kontroler już jest włączony. Włączam Inspire'a. Wyłączenie Inspire'a. I teraz jest zabawa z montażem kamery, więc zaślepkę ściągam, która jest tutaj. I w tej chwili będziemy montowali kamerę X5. Czyli kontroler idzie na bok. Mam tutaj kamerę X5. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do montażu, bo nie wszędzie się zamontuje kamerę. Ona tutaj ma takie ząbki z tyłu, takie wycięcie. Tym wycięciem trzeba trafić w mocowanie. I w tej chwili już się nauczyłem dość szybko i sprawnie montować kamerę X5. Włączamy kontroler. Sprawdzimy teraz, no może tak, zamontujemy od razu śmigła. Te śmigła za chwilę ściągnę, dlatego że nie będziemy akurat w tym momencie latali.
wszystko dobrze się trzyma. I w tym momencie mamy już setup zrobiony. Wystarczy włączyć Inspire'a, on się w tym momencie zacznie kalibrować. Ja ściągnę śmigła, żeby było bezpiecznie, jako że dla demonstracji nie powinno się śmigieł mieć dopiętych. Po prostu jest niebezpiecznie. Kontroler jest włączony. Teraz powinniśmy mieć setup samej kamery i kalibrację gimbala razem z kamerą. Świetnie. Kamera jest skalibrowana w tym momencie. Możemy podłączyć też drugi kontroler. To jest kontroler, który został skonfigurowany jako slave, czyli mam przy nim dwa kontrolery. Ten jest master, ten jest slave. Ten służy tylko dla operatora samej kamery. Jeszcze się nie połączył, teraz się połączył. Jak widać, działa gimbal i działa kamera z tej pozycji góra-dół. Można pięknie się przemieszczać. My wczoraj ćwiczyliśmy, tutaj regulowaliśmy. I tak wygląda setup. To jest slave, zresztą mamy tutaj napis S. No dobra, czy już widzicie mniej więcej ile trwa setup? Trzeba do niego mieć więcej miejsca, trzeba dbać o kamerę, trzeba dbać o wymienną optykę, bo tutaj mamy mam dwa obiektywy. Jeden Lumixa 25 mm, drugi kitowy obiektyw DJI 15 mm. Oba jasne, fajne obiektywy, można zrobić naprawdę dużo z tym sprzętem. Więc pomijając praktyczną sprawę odnośnie przechowywania go, targania ze sobą w potężnej walizki, sprzęt jest naprawdę godny uwagi. Oczywiście nie lata też tak długo jak na przykład Mavic 2 Pro, bo na baterii jesteśmy w stanie polecieć mniej więcej 16-18 minut. To jest wszystko, co nam ta bateria da. Natomiast optyka jest wymienna i to, że mamy możliwości obrotu kamery praktycznie o 360 stopni, to jest fantastyczne. Jesteśmy w stanie zajrzeć wszędzie i mamy naprawdę jasne i dobre, duży sensor. Tutaj mamy sensor 4/3 cala. To umożliwia nam dużo większą kontrolę i fantastyczne ujęcia podczas lotu. Ja pokażę może za chwilę jeszcze, jeżeli będę w stanie. Tak, i to jest to. Góra, tu można skręcić jeszcze kamerę i pokazać first person view. Fantastycznie. Z drugiego kontrolera też jestem w stanie kontrolować yaw i pitch. W tej chwili jestem w stanie wychylenie tylko kontrolować, ale takie możliwości są. Bardzo fajna sprawa, podoba mi się ten dron. Podczas lotu on ma te ramiona wysunięte w górę, także kamera jest najniższym punktem samej instalacji. No i jakie przemyślenia mam? Przede wszystkim optyka jest dużo większa, można zrobić naprawdę dobre rzeczy, tylko trzeba dużo uwagi poświęcić na samo kadrowanie, na ostrość, na ujęcia. Dlatego drugi operator, jak znalazł, to jest to. Pierwszy operator steruje tylko dronem i to jest chyba najlepsza konfiguracja. Jeżeli chcemy sami nagrywać, sami bezpiecznie latać, pamiętajcie, że tutaj nie ma żadnych czujników, oprócz dolnych czujników, tych wizyjnych, które umożliwiają lądowanie i wspomagają lądowanie, to faktycznie nie ma czujników i można się bardzo mocno wpierniczyć w przeszkody i też siłą bezwładności można wlecieć. Taki Inspire ma około 20-30, rozpędzony Inspire ma około 20-30 cm bezwładności, więc nie wyhamuje w miejscu. Natomiast jego potęgą jest też to, że jest naprawdę i szybki, i pięknie lata, robi przepiękne ujęcia. Lecąc na wprost, jesteśmy w stanie kamerę skierować nawet do tyłu i zrobić zupełnie inne ujęcia niż Mavicami. Do tego optyka, duży sensor, jasna optyka, co daje nam niezwykłe możliwości. Inspire'y stają się już coraz bardziej dostępne. Ja myślę, że każdy powinien spróbować przynajmniej takiego polatania, lotu próbnego, czy w roli operatora, czy w roli właśnie samego widza. Kapitalne jest też to, że kontrolery są naprawdę na wysokim poziomie. One tutaj też mają wejścia i wyjścia zupełnie inne niż kontrolery tradycyjne, te konsumenckie. A mianowicie tu na przykład mamy wyjście HDMI, jesteśmy w stanie podpiąć bezpośrednio gogle i spojrzeć, jak wygląda na przykład ujęcie z takich gogli. Nie ma co prawda head trackingu, ale przewodowo można każde gogle, które przyjmują
sygnał HDMI podłączyć. Tak wygląda konfiguracja dla gogli DJI z kontrolerem Slave. Z tej pozycji fajne jest, że operator kamery nie musi mieć uprawnień, właściwie operator drona wszystko przejmuje. Tutaj możemy mieć naprawdę młodą, sprytną osobę, która jako operatora kamery, która specjalizuje się na przykład w grach wideo i operuje konsolą, świetnie sobie poradzi z takim sprzętem. To mi się bardzo podoba. Jest dużo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o Inspire'a i właśnie jego takie meandry, mówiąc o meandrach już samych użytkowania. Oczywiście jest to sprzęt nie dla wszystkich, jest to sprzęt niewygodny, niepraktyczny w dzisiejszych czasach i ten setup jest ciężki, on zajmuje dużo miejsca i to przygotowanie zajmuje bardzo dużo czasu. Tu nie pokazałem oczywiście kalibracji kompasu, ale jednocześnie jest to taki powrót do klasyki. Ja przez 4 miesiące będę z tym bandytą, którego nazywam właśnie bandytą. Spędzał czas i dużo postaram się przekazać Wam informacji odnośnie Inspire'a. Spróbuję wycisnąć z niego tyle, ile się da. I z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że no, trzeba pamiętać o wielu rzeczach, między innymi ostrość. My już wiele rzeczy wyćwiczyliśmy, tutaj ustawiliśmy joysticki, a na przykład mieliśmy nadal manualną ostrość i nasze ostatnie ujęcia w zespole z Marcinem nie wyszły ostro, ale to jest ciągle na karb ćwiczeń właśnie to idzie, więc szereg różnych czynników trzeba wziąć pod uwagę, ale jednocześnie Inspire budzi niesamowity respekt, niesamowite zainteresowanie wśród ludzi. To pokazuje, jak mocny jest ten dron i jak potrafi on zainspirować różnych ludzi do działania. Oczywiście są już Inspire dwójki, Andrzej już lata, nasz kolega z grupy lata już Inspire dwójką. Inspire 2 ma inną kamerę, pod inne złącze, ma dwie baterie między innymi, ale też genialną prędkość opadania, bo potrafi vertical speed sięgnąć 20 metrów na sekundę. Czyli ujęcia niepowtarzalne można robić takimi sprzętami. Ja z niego jestem bardzo zadowolony. Właśnie ujęcia typu, że jestem w ruchu, a kamera skierowana jest w jeden punkt, są genialne. Oczywiście nie doświadczymy tutaj takich trybów automatycznych jak w Mavicach czy Sparku, ale mamy zupełnie inne doświadczenia latając Inspire'a. Myślę, że na bieżąco, z upływem tygodni będę Wam przekazywał coraz więcej. Na razie z moich przygód jestem zadowolony, w ogóle obraz ma głębię. Ten obraz ma głębię ostrości, on jest inny niż z optyk właśnie Mavików. Myślę, że jest nawet można... Kamera Hasselblad z Mavica 2 Pro jest trochę inna niż kamera X5, ale naprawdę kamera X5 wymiata i to jest dobry obrazek. Na YouTubie tego nie zobaczymy też gołym okiem, tak bezpośrednio jak materiał przeglądamy. Bez tej kompresji YouTube'a na pewno jest inaczej, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę fajna sprawa i każdy, myślę, powinien spróbować latania Inspire'em. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kawę poranną, na program na żywo w środę. Zresztą co środę staram się o 9:30 ten program uskutecznić. Może powiem coś więcej na temat swoich doświadczeń. Sprzęt jest niezły, trzeba uważać i latać nim trochę jak śmigłowcem, czyli z każdej strony mieć luftu, wtedy będzie dobrze. Trzeba być do niego cierpliwym. I myślę, że parę obrazków też już jestem w stanie pokazać. Może nie za dużo, bo na początku skupiałem się na pilotażu, więc ujęcia i ustawienia ekspozycji bardziej kulały, ale już coraz lepiej zaczynam panować nad pilotażem i myślę, że niedługo te obrazki będą też coraz lepsze. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam też na plener, gdzie będzie okazja polatania tymi sprzętami, między innymi właśnie tym czarnym bandytą. 9 czerwca już coraz mniej zostało miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.